Pam, param, pam, pam. Siemaneczko, jestem Żelazny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Skąd? Właśnie, zgadnijcie skąd. Wcale nie ma tego w tytule, wcale nie ma tego na miniaturce. Ciekawe, gdzie jesteśmy. To jest zagadka. Pierwsza osoba, która zgadnie w komentarzu, dostaje serduszko. Więc zgadujcie, na jakim serwerze się znajdujemy. Uwaga, odpowiedź będzie za 3 sekundy. 3, 2, 1. Tak, dokładnie, to jest Ferajne. Gratulacje. No dobra, to był słaby wstęp. Siemaneczko wszystkim w takim razie jeszcze raz. Pamiętajcie, zanim zaczniemy, zostawić łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Właściwie komentarz to już za późno, ale subskrypcję możecie zostawić i dzwoneczek, ponieważ odcinki, wakacje pojawiają się codziennie, żeby niczego nie przegapić. Oraz ten, tak jak powiedziałem wcześniej, łapeczkę, żeby dobyć około 1500 byłoby superancko, więc zostawcie ją koniecznie. Mam dzisiaj sporo rzeczy wam do pokazania, ponieważ troszeczkę się tutaj rozbudowywałem ostatnio w tym mieście, naszym piękniutkim. Co prawda, jeszcze kilka rzeczy jest w budowie, ich wam nie pokażę, jeśli byliście na wczorajszym live'ie, wiecie między innymi, co jest w budowie, ale tego wam dzisiaj nie będę pokazywał. Pokażę wam dzisiaj coś, co zrobimy po live'ie i coś, co jest dosyć ciekawe. Tylko zanim to zrobię, przydałoby się iść spać, bo ja nie chcę być w nocy. W nocy jest niebezpiecznie, zielone Steve'y grasują po Ferajnie, więc dla bezpieczeństwa lepiej się przespać, to chyba wszyscy wiemy, więc idę spać. Przydałoby się w ogóle zbroję założyć, bo z tego co pamiętam, zdjąłem ją na powitanie. Halo, czy już mogę się wstać? O, dobra, superowo, dzień już jest na Ferajnie. W ogóle stąd jest fajny widok na ten mościk. Fajnie on wygląda stąd, kurde bele, jak sobie jeszcze powiększę render distance sobie, to ten jeszcze wieżowiec fajnie stąd wygląda. I według mnie jest fajny widok bardzo z tego okna. Jest naprawdę, podoba mi się, mogę to usunąć? Jeszcze nie, tego nie mogę usunąć, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Wracamy do tego, co tutaj zrobiliśmy. Nadal lecimy z rozbudowywaniem naszego tutaj pięknego miasta i prosiliśmy mnie przez długi czas, abym zbudował w tym mieście fabrykę cukierków. Nie, nie, żartuję, chciałem po prostu powiedzieć jakąś losową rzecz, ale zbudowałem kilka rzeczy. Zacznijmy w ogóle od takiej mniejszej, bo poczeka petarda odcinka na końcu. Zacznijmy od mniejszej rzeczy, między innymi zbudowałem sobie limuzynkę. Obiecałem wam kiedyś na live, że zbudujemy limuzynkę, więc tak oto się ona prezentuje. Taka piękna limuzynka, można do niej sobie do środka. Fajnie wygląda według mnie, jest całkiem ciekawa. Można sobie do niej do środka wejść, oczywiście. Tutaj zrobimy takie wejście śmieszne, bo śmieszne, ale da się wejść normalnie, można sobie siedzieć i patrzeć, jak to tam typowo w limuzynie. Pełno miejsca, pełno, naprawdę pełno miejsca. Myślę, że 500 osób się tutaj będzie ze spokojem zmieści. Wszyscy na siłę powpychani, ale no jest miejsce, jest. No, więc tak się prezentuje ta miniaturka. Według mnie, miniaturka? Limuzyna, jaka limiaturka? Według mnie wygląda całkiem spoczko. Powiedzcie, napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podoba, bo mi się podoba. Zastanawiam się, co jeszcze z nią zrobić. Szczerze mówiąc, jako że mamy tutaj takie wejście, to coś ukrytego w niej w środku. Wy też, jeśli macie jakiś pomysł, co możemy w środku w niej ukryć, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Pewnie to wykorzystamy, bo coś chciałam w niej zrobić w końcu, więc dajcie koniecznie znać. Jak ją nazwać, też dajcie znać, bo tu jeszcze nie jest kompletnie nazwana. Może wybierzemy jakąś osobę z komentujących. To też by było całkiem spoko. Zobaczymy, tak się ona oto prezentuje. Ale to nie wszystko, drodzy państwo. Jakby to było wszystko. Co to jest za wieża tam? To nie jest wieżowiec, który wam dzisiaj chciałem pokazać. Chciałem wam pokazać wieżowiec, ale to nie jest on. No o co chodzi? Przecież... No to nie jest to, co chciałem wam pokazać. Spokojnie, to nie jest wieżowiec, który ja zbudowałem. Kto zbudował ten wieżowiec z TNT? Co to się stało? Matko boska, kto to tu zbudował? Czemu? Przecież jak to wybuchnie, to wysadzi pół Ferajny. Jejku, co to jest? Chwilkę, ja muszę to obczaić normalnie. Dajcie mi sekundę, kiedy się najem, wezmę wodę, wszelki wypadek. Mogę tam polecieć do góry? Co to jest w ogóle? Wielka wieża TNT, właściciel PWJO. PWJO to jest chyba jakiś donator kogoś. Co to jest za wieża? Ile to ma kratek? To jest na maksa wysokości? Czy to jest na wysokość 250 kratek? Naprawdę? O kurde, aż muszę tam wlecieć do góry i zobaczyć, jak to wygląda. Masakra, kto to zbudował? Nie mam pojęcia, dajcie koniecznie znać w komentarzu, kogo to jest robota, bo... No nie wiem, no po prostu, szczerze mówiąc, kto pada taki głupi pomysł, żeby zbudować taką ogromną wieżę z TNT? Przecież jak ktokolwiek, ja nie wierzę, że tego nikt nie wysadzi. To na stówę będzie jakaś osoba, która to będzie chciała wysadzić, to wysadzi przy okazji pół Ferajny. Nie dość, że wysadzi pół Ferajny, to jeszcze wywali serwer, więc masakra, co tutaj się w ogóle dzieje? O kurde, tego się nie spodziewałem, że jak tutaj wejdę, takie rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, pójdziemy sobie przez nasz piękny apartament. Jeśli jeszcze tego apartamentu nie widzieliście, to wbijajcie na nasz kanał. Tam jest odcinek, że jakiś tam chyba nazywa się najlepszy apartament Minecraft na Ferajnie, coś takiego, więc wbijcie tam koniecznie. Tam pewnie, tam pokazuję wam w całości ten apartament. Jaka wysoka jest ta wieża! Dobra, nie jest na maksa, bo to jest 150 kratka, czyli jest troszeczkę niżej, ale nadal. Jaka ona jest wysoka, tak na wysokość tego skyblocka dealerka. Jejku, kto tutaj zrobił? Nie mam pojęcia. I mam nadzieję, że nikt tego nie wysadzi.
kurde, naprawdę, nie... To jest Coenzy'ego, teoretycznie to może był Enzi, ale mam nadzieję, że naprawdę nikomu nie wpadnie do głowy, żeby to wysadzić, bo ja wtedy wysadzę tą osobę, która to zrobi. Naprawdę. Wysadzę osobę, która to wysadzi. To będzie coś za coś. Nie, nie, bo to, zobaczcie, to jest tak blisko tego wieżowca, że to nas spokojnie zniszczy mi ten wieżowiec cały. Nie dość, że zniszczy, to jeszcze te TNT pójdą na boki, zniszczą pół Verainy, nie wiem dokąd może to siła obrażenia dojść. Zaraz sprawdzę aż sobie. Kurde, powiem wam, że zaczyna się porządnie bać, bo nas stówek ktoś to wysadzi. Nie ma opcji, żeby ktoś tego nie wysadził. O mamo, no dobra, dobra. Póki co żyje, może go zepsuję, ale póki co żyje nadzieją, że wszyscy na Ferrari są mądrzy i nikt tego nie będzie ruszał. Może w ogóle zniszczymy tą wieżę kiedyś, przydałoby się swoją drogą. Ja tylko zejdę na dół i chcę zobaczyć, tak, nie, co tu może, co jest w zasięgu rażenia tej wieży. Na pewno policja, może jeszcze kawałek może zejść, jedno pięterko, dobra. Na pewno w rażeniu jest policja, na pewno w rażeniu jest ratusz, myślę, że domek dealerka również. Przede wszystkim w rażeniu... jest domek Enziego, te toaleta Enziego, te tutaj toaleta i tak dalej, więc no grubo, kurde bele. Jejku, nie wiem kto to zrobił, jeśli wiecie kto to zrobił, piszcie mu w komentarzu, żeby to usunął, bo to jest zbyt grube, ale my wracamy do naszego tematu dzisiejszego odcinka, czyli, tak jak wam powiedziałem wcześniej, pokażę wam dzisiaj wieżowiec, nowy wieżowiec na Ferrainie, zbudowałem, właściwie nie zbudowałem, to troszeczkę, jest nowy, ale nie do końca go zbudowałem, zaraz wam powiem o co chodzi. Otóż, drodzy państwo, przerobiłem wieżowiec zielonego Steve'a, dokładnie. Jako, że zielony Steve z nami już nie mieszka, znaczy są ostatnio jakieś takie dziwne pogłoski, że wrócił, że coś tam, ale szczerze mówiąc, ja mam go gdzieś i chcę mu pokazać to, że mam go gdzieś poprzez przerobienie samego jego wieżowca na inne kolory. No i właśnie przerobiłem go na takie szaro-białe kolorki, według mnie wygląda całkiem spoko. W środku jeszcze muszę je dobrze zaraz zrobić, to zaraz zrobię z wami. Ale zobaczcie, według mnie wygląda to kozacko, naprawdę, w sensie nawet lepiej niż jak było zielone. Trochę nad tym siedziałem, przy okazji zdobyłem jeszcze więcej emeraldów, więc jeśli będziemy potrzebowali do jakiegoś trolla emeraldów, to jak najbardziej możemy ich użyć, jeśli macie na pomysł na jakiś troll z emeraldami, dajcie znać. A tak się prezentuje w tym momencie ten oto wieżowiec, przerobiony na kolory szaro-biały. Tym razem wcześniej był zielony, halo. Czy to jakiś najazd? No to bez jaj, no przecież tu nie ma żadnej wioski, no panie Pillagerze, proszę dać sobie spokój. To jest domek Julki, to nie jest żadna wioska, daj spokój, ziomek i tyle. Dobra, tak oto się prezentuje ten wieżowiec, według mnie nawet lepiej niż wtedy jak był zielony. No i zastanawiam się nad zastosowaniem jego. Jeśli macie jakiś pomysł również, jak możemy, co możemy zrobić w tym wieżowcu, również dajcie koniecznie znać w komentarzu, bo jest na razie w środku taki jak był i to jest też złe, trzeba to zaraz naprawić. Wejdźmy sobie w ogóle do niego. To już nie jest w ogóle najwyższy wieżowiec na Ferrainie, jako że tutaj mamy już nasz nowy wieżowiec i jako że mamy ten wieżowiec z TNT, to jest chyba aktualnie trzeci najwyższy wieżowiec na Ferrainie, więc no to jest słabo. W ogóle, o nie, nasze pozostałości po Lidlu tutaj są. O kurde, no i to jest smutno. No ale co zrobię, jak Shandy taki jest? Shandy'emu już się odwdzięczyliśmy trolem. Może jeszcze kiedyś go strolujemy, jako że tak, no wiecie, to sporo nam zniszczył, więc zobaczymy. Okej, także wejdźmy sobie tutaj, tu widzę, że coś zepsute. Tu jest z tego co wiem, słyszysz dymek. A, wiem, to jest to takie, to jest to miejsce, w którym oni naprawiali, w sensie MWK chyba na odcinku naprawiał zielonego Steve'a, z tego co pamiętam. Okej, wyżej mamy jakiś gabinet, okej. Czemu tu są, o nie, bo tu są jeszcze te zielone poręcze, nie naprawiłem tego. Musimy zaraz iść po szyby i naprawić to jak najszybciej, bo nie chcę, żeby tu było coś zielonego. Tu są kolejne, dobra, czyli muszę wziąć ich całkiem sporo. Co mamy jeszcze wyżej? Mamy tutaj gabinę zielonego Steve'a, tu są kolejne poręcze. Jejku, muszę to naprawić, naprawdę. Okej. Coś tu jeszcze mamy do góry. Łóżko i tyle. Dobra, czyli muszę iść w takim razie, to też tu nie powinno chyba być. Dobra, czyli wiecie co? Muszę w takim razie iść po dużo szyb. Nie zielonych, tylko szarych, żeby tutaj to wszystko ponaprawiać, żeby to nie było zielone, bo jednak w środku to zielone tu nie pasuje, więc zaraz naprawimy, tym bardziej, że nie chcę, żeby to było cokolwiek zielonego, bo chcę pokazać, że ej, zielony Steve, nie, po tobie, w sensie, ja chcę pokazać, że to się skończyła z nim era, chcę pokazać, że to po prostu, go już nie ma na Ferrainie, więc możemy sobie nas, w sensie jest, dobra, bo tam coś było, że wrócił, ale teoretycznie nikt nic już koło mnie robi, nie żyje sobie na tej Ferrainie, więc myślę, że w końcu możemy się pozbyć wszystkich pozostałości po nim, między innymi tego wieżowca, i żyć jak normalnie, jak było wcześniej na Ferrainie. Także idę sobie szybko po te szyby, i to szybko sobie naprawimy, jak najbardziej. Swoją drogą, zapełniłem już całe dwie tablice donatorów, zobaczcie, ta jest cała zapełniona. Tak, ta nowa już zapełniona w całości i ta stara również w całości. No i kurde, będę musiał myśleć powoli nad jakąś nową tablicą donatorów. Może tu się jeszcze coś zmieści po boku. Tu się może jeszcze jakieś dwie tabliczki zmieszczą. W ogóle jeśli chcecie pojawić na tej tablicy donatorów, wystarczy, że będziecie na live'ach, dokładnie, na live'ach. Codziennie są live'iki, między innymi dzisiaj również będzie live'ik. No i każda osoba, każdy donator ma szansę, żeby tutaj pojawić się właśnie na tej tablicy. No ale na live'ach dzieje się również wiele fajnych innych rzeczy, więc również wam polecam, tak czy jak te live'iki
live'iki, bądźcie codziennie, bo są i są kozackie, więc mam nadzieję, że dzisiaj się zobaczymy na tym live'iku. Na tym live'iku, jako tak niewyraźnie powiedziałem, sorki, już się powtarzam. Teraz tak, teraz potrzebujemy szyb. O, mamy dużo szyb, okej, okay, jasno-szare czy szare? Wiecie co, jasno-szarych mamy mało, więc wezmę może szarych. Myślę, że to dobra, wezmę wszystko, co mamy przy okazji. Przydało mi się jeszcze wziąć andezytu troszeczkę. Trochę go zużyłem wcześniej, ale mamy jeszcze troszeczkę, żeby tam naprawić tą górę. I coś jeszcze tu możemy zrobić? Możemy łóżka, bo tam są zielone łóżka. Możemy te zielone łóżka podmienić na przykład na białe w ramach pokazania, że naprawdę nie ma tutaj miejsca ani na jedną rzecz związaną z zielonym kolorem. Co prawda nasza baza jest zielona, ale nasza baza była zielona zanim to było modne, okej? Okay? Nasza baza była zielona zanim zielony Steve w ogóle zrobił tą całą propagandę, więc spokojnie. Nasza baza myślę, że może zostać, bo to nie jest jego sprawka akurat. A wieżowiec jest jego sprawką, w sensie zmusił mnie do budowy teoretycznie. Jak jeszcze nie widzieliście, tam jest ten gdzieś ten odcinek, zbudowaliśmy siedzibę partii zielonego Steve'a. Znajdziecie go gdzieś na naszym kanale, ale no nadal jest coś związanego z nim, także wolałbym to zniszczyć, dokładnie, idziemy sobie przez mościk. Nie po to budowałem ten most, żeby sobie przez niego nie chodzić, więc ja tym razem sobie pójdę przez ten mościk naokoło troszeczkę, no ale niech będzie, będę celebrował to, że tak się na nim starałem, bo mi się nawet podoba ten mostek. Póki jeszcze istnieje ten most, bo jak zaraz wysadzą tą wieżę z TNT, to ten most nie będzie istniał kompletnie, także przyda się jeszcze, kochajcie mosty, póki jeszcze istnieją, tak, dokładnie. Teraz tak, tu jest ten wieżowiec, teraz potrzebujemy podmienić wszystkie szyby na szare szyby, mamy ich stack, więc kozacko. Teraz tak, pierwsze, o nie, tego tutaj też nie powinno być, bo to jest jakiś taki dziwny bloczek, więc podmienimy sobie też normalnie na ten blok. Okej, okay, mogę zrobić tak i tędy przechodzić? Chyba mogę tak zrobić, dobra, to tutaj będzie przejście. To jest w ogóle nasza baza podziemna, to ją też mogę powoli usunąć, ale niech zostanie. Czemu ten kurczak się nazywa Leszek? Dzień dobry, panie Leszku, czy ma pan jakąś historię za tym nikiem? Cześć Leszek, bardzo miło cię widzieć. Fajnie, nie wiem co to jest za Leszek, nie mam pojęcia. Ojejku, zmieniłbym to, ale nie chcę zniszczyć tej... Dymek, śmieszny dymek, bo to tak fajnie wygląda, więc zostawię tą jedną, okej, okay, niech będzie, mam jakieś pajęczynki w ogóle, tutaj jest jakieś różowe, coś też usunę. Naprawiamy jeszcze te poręcze tutaj, okej, okay. I te zielone, te właśnie niebieskie, ale te się kojarzą mi się z tym zielonym Steve'em, więc podmienimy sobie je zaraz na koblowe. I trzeba tutaj zrobić w ogóle inne miejsce, tutaj była sekretarka zielonego Steve'a, z tego co pamiętam. I trzeba by było zrobić tutaj coś innego w takim razie. No ale to jeszcze nie wiem co, może to będzie w ogóle siedziba, ej, właśnie, prosiliście, zbudował siedzibę YouTube'a. Może przerobimy to całe na siedzibę YouTube'a, ale to byłby super pomysł. Napiszcie koniecznie, co o nim sądzicie. Już po raz piąty raz proszę was, żebyście coś napisali w komentarzu. Ale wydaje mi się, że siedziba YouTube'a to by był całkiem spoko pomysł, więc przerobimy chyba to na siedzibę YouTube'a. Ej! Możemy to na... Ej, mam pomysł, kurde bele, jestem genialny, naprawdę, w sensie nie jestem. Ale zaraz dodamy tutaj znaczek i przerobimy to wszystko na siedzibę YouTube'a. Mamo, no dobra, no ja jestem tutaj zadowolony w 100%. W takim razie zejdziemy sobie na dół, idziemy sobie po bloczki, zrobimy tutaj logo YouTube'a i oficjalnie mamy tutaj YouTube'a zrobioną. No i kozacko, tu będzie jakiś pokój do nagrań, tu będzie jakiś pokój dyrektora YouTube'a, tu będzie też pokój do nagrań, wiecie, śmieszny dymek to do robienia śmiesznych pranków na przykład. Te TNT też do pranków. Dobra, w takim razie potrzebujemy teraz czerwonej wełny albo czerwonego betonu i musimy zrobić z tego logo YouTube'a. Mam nadzieję, że mi to jakoś sensownie wyjdzie, będzie ciężko, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie całkiem spoko. Ja sobie w międzyczasie włączę szybko na telefonie logo YouTube'a dokładnie jak wygląda. YouTube logo, daj. YouTube logo. Dobra, mam już logo przygotowane. Tak wygląda. No dobra, to już wszystko wiem. Będzie całkiem spore, przydałoby się. Może na takim billboardzie? O, ale mam kozacki pomysł, ale mi teraz, dosłownie teraz na odcinku, uwierzcie mi, naprawdę nie planowałem tego przed odcinkiem, dopiero teraz wpadłem na... Przypomniał mi się komentarz jednego z was, ktoś pisał, żeby zbudować siedzibę YouTube'a. No i właśnie, chyba to jest genialny pomysł. Ale mnie teraz oświeciło. Dobra, w takim razie bierzemy sobie ten czerwony beton i idziemy tam robić logo YouTube'a. Czerwony beton, nie mamy czerwonego betonu, ale mamy wełnę, czerwoną wełnę mamy, właśnie, mamy pełno czerwonej wełny, więc spoczko. Dlaczego mamy pełno czerwonej wełny? Dowiecie się już wkrótce, bo coś budujemy, coś kiedyś opuściliśmy czegoś budowę, no i teraz zaczynamy z powrotem budować, więc wkrótce się dowiecie, jeśli byliście na live, to już wiecie, ale jeśli nie, to się wkrótce dowiecie, więc spokojnie. Dobra, mam w takim razie dużo tej wełny, czerwonej i czerwonej może weźmiemy troszeczkę więcej, może się przydać, bo jednak tego czerwonego koloru na logo YouTube'a jest o wiele więcej, więcej jest tego czerwonego. Dobra, wezmę wszystko, co mam. Jeszcze tylko 11 miałem dodatkowo, z takiej 11, czyli łącznie 75.
Mam nadzieję, że starczy. Trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki, bo może być ciężko, ale zobaczymy, damy radę. Mam taką cichą nadzieję. Okej, okay. W takim razie wracamy sobie, pójdziemy teraz tym razem, pójdziemy sobie tą ścieżką dla odmiany, żeby tak mi się nie znudził zbytnio ten mostek, więc pójdziemy sobie tędy. Przy okazji podziwiamy sobie ten piękny wieżowiec, jak już nie jest zielony, bo jest naprawdę, jejku, się on tak podoba, jak on nie jest zielony. Naprawdę, tak mi się podoba koncepcja tego wieżowca, już jaki nie jest zielony, że to jest po prostu kozackie. Jakby jeszcze ten Lidl pod spodem był ładny, a nie zburzony, Shandy! Tak, powtórzę tylko. Tak, nie żebym Shandy był zły na ciebie, ale Shandy! Zniszczyłeś naszego Lidla. To trochę nam smutno, no ale no, okej, okay, dobrze. Już ci się odwdzięczyłem. Chyba wszyscy wiemy, już ci się ładnie odwdzięczyłem, więc spoczko. Okej, okay, w takim razie musimy gdzieś ogarnąć logo YouTube'a. Na samej górze? Na samej górze może niekoniecznie, ale na przykład w tym miejscu, jakby logo YouTube'a gdzieś położyć. Okej, okay, mam pomysł, zobaczcie. Hop, hop, hop. Hop, zrobimy tutaj tą strzałkę YouTube'ową. Ojejku, to nie będzie tak jakoś ładnie pasować. Dobra, zrobimy to jeszcze tak. Zrobimy to tak. Dobra, dobra, dobra. Idziemy sobie jeszcze wyżej. Okej, okay. I teraz musimy wypełnić to wszystko na czerwono. Tylko po bokach oczywiście musi być coś takiego. Ja nie umiem robić logo YouTube'a, szczerze mówiąc, pierwszy raz zrobię logo YouTube'a w Minecraft'cie. Mam nadzieję, że mi jakoś sensownie ono wyjdzie. No ale no może być ciężko. Jak wyjdzie źle, to po prostu potem poprawię i będzie okej. Okej, tylko żeby wszyscy wiedzieli, że to jest siedziba YouTube'a. Mam nadzieję, że zauważą. Będzie taka wielkie logo YouTube, to będę dziś, że serio wszyscy się skapną. Skapną to jest dobre słowo? Tak, że wszyscy się skapną, że to jest to logo YouTube'a po prostu. Okej, hop, 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 starczy mi tej wełny, może mi nie starczyć. Ojej, ono jest takie strasznie spłaszczone to logo. Będę musiał je zaraz poszerzyć, poszerzymy je, spokojnie. Poszerzymy je, tylko będziemy musieli iść po wełnę. Będziemy musieli iść po wełnę i poszerzymy to logo jeszcze kawałek w inną stronę. Albo ja je całe usunę, bo jest brzydko, powinno być poszerzone. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Pójdziemy po wełnę, mam sporo czerwonej wełny w domu. Jeszcze, więc na luzie, na luzie, na luzie. Tylko muszę się tam przewiec po prostu. Sorki, że trzeci raz biegnę na odcinku. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie jakoś specjalnie zli, ale no naprawdę nie spodziewałem się tego, że będziemy robić to całe logo YouTube'a. No dobra, w takim razie. O, dostałem jakieś. O nie, dobra, dostałem bardzo złą. Bardzo złe powiadomienie. Nieważne, na telefon. Nie patrz na telefon, kurde, nagrywaj, żelazny. Proszę nie patrzeć na powiadomienia w telefonie, bo. To jest filmik, a nie jakiś tam. Nie, proszę z szacunkiem podchodzić do tego, okej? Okay? Okej, okay? Dobrze, już się umówiliśmy. W takim razie, tu mamy jeszcze sporo różowej wełny, bo przebarwiłem wszystkie nasze. Czerwonej, bo przebarwiłem wszystkie nasze owieczki na biało-czerwono. I mamy tutaj sporo tej czerwonej wełny, więc sobie jej wezmę i wszystko, co mamy. Wszystek. Moja babcia kiedyś mówiła tak, wszystek. Jak pytałem jej, ile na przykład mam zabrać, nie wiem, zupy, to babcia mówiła wszystek. Już nie mówi, bo już jej powiedziałem, że tak się nie mówi, bo to jest staromodne, ale mówiła tak, to było śmieszne zawsze, okej, okay. W takim razie, wracamy, może tędy tym razem, tak dla odmiany, żeby to nie było takie nudne wracanie cały czas tą samą ścieżką i zrobimy tam to logo YouTube'a i mam nadzieję, że będzie wyglądać kozacko, naprawdę, pierwsza zrobię logo YouTube'a, serio, i może być ciężko, no ale trzymajcie kciuki, żeby wyszło dobrze, mam nadzieję, że będzie okej, okay. Po góralsku, okej, okay będzie, okej, okay. W takim razie, tutaj już jesteśmy przy wieżowcu, bierzemy tą czerwoną wełnę w łapę i lecimy budować tą. To logo w ogóle przydałoby się po wszystkich stronach zrobić potem, to się ogarnie jak najbardziej. Tylko tutaj chciałbym poszerzyć o jedną kratkę jeszcze. Hop, 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 ojej, nie dosięgnę, dobra, dosięgnąłem, okej, okay. Jest okej, okay. Jak poszerzę tą jedną kratkę w tą stronę, to będzie dobrze. Muszę to sprawdzić, chyba będę musiał jeszcze kawałek to poszerzyć. Jejku, powiem wam, że to logo YouTube'a bardzo ciężko zrobić w Minecraft'cie jakoś tak proporcjonalnie. Dobra, tu jeszcze muszę to poszerzyć o jedną kratuszkę. Kratuszkę. Zdrabniamy sobie, a jak? Zdrabniamy takie słówka i jedną kratuszkę sobie tutaj powiększymy, tutaj jeden klocuszek sobie położymy, jak najbardziej. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. No dobra, wiecie co? Nie jest źle, już jest lepiej niż było. Tutaj przyda się w ogóle jeszcze to dokończyć, bo ewidentnie to nie jest skończone. Hop, 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 hop. Tutaj jeszcze do góry, hop, tutaj też do góry. Nie spadnę. Okej, okay, dobra, tutaj sobie jeszcze jedno podwiesimy. Tutaj również jedno, hop. I zostawmy to tak na razie jak jest. Ja to logo poprawię, okej? Okay? Ja je w ogóle zrobię w innym miejscu, może później. Bo faktycznie może to nie jest zbyt dobre miejsce. I faktycznie może wygląda to całkiem słabo. Więc wiecie co? Chwilkę, tylko spojrzę w ogóle na to w całości. Ja to logo... No nie, to nie jest to, czego oczekiwałem. Dobra, wiecie co? Nie, ja jednak na odcinku tego loga tutaj zrobić nie mogę. Zrobię jej po odcinku. No i ogarniemy, żeby to jakoś ładniej wyglądało. Ale to, tak jak mówię, po odcineczku. Więc zobaczycie pewnie na kolejnym odcinku efekt końcowy.
twitchowe albo na live'iku, więc bądźcie koniecznie dzisiaj na live'ie. Tam pewnie zobaczycie efekt końcowy, bo to postawimy gdzieś indziej. No to jest, sorry, ale to jest bardzo brzydkie, no umówmy się, no dobra, nie oceniaj, ja nie, nawet nie chcę to patrzeć, nie oceniajmy tego, to jest bardzo brzydkie, myślałem, że umiem budować ładnie, ale jednak nie, no i co, kurde bele, w takim razie mamy siedzibę YouTube'a, prawie oficjalnie, to dodamy jeszcze kilka rzeczy, no i tak, to jest pomysł waszych komentarzy, także jeśli macie jeszcze inne pomysły, co możemy zbudować na Ferrainie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, bo tak jak widzicie, z nich korzystamy, jeśli, nie wiem, sądzicie, że powinniśmy zbudować jakieś kino, centrum handlowe i tak dalej, piszcie koniecznie, a my na pewno się któryś pomysł z tego wszystkiego wybierzemy, więc co, dzięki wielkie za oglądanie, piszcie komentarze, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, no a my co, no my widzimy się już jutro o 9:00 na kolejnym odcinku oraz widzimy się, tak pożegnam się przed tą limuzyną, na dzisiejszym live'iku, pa pa, 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 pa.